No, hola senioras, seniores i senioritas. Lecimy z zadaniem już ostatnim 62,3. Ostatnim, oczywiście, w tej serii, w tej 62. Jest to bez bardzo proste zadanie, nie ma tu żadnych udziwnień. No i popatrzcie na treść tego zadania. W końcu wykorzystamy dwa pliki. Do tej pory w jednym zadaniu wykorzystywaliśmy plik ósemkowy, chociaż zupełnie nam to nie przeszkadzało, że jest ósemkowy, to nie miało żadnego wpływu. W drugim zadaniu wykorzystywaliśmy plik dziesiętny, no a w tym zadaniu połączymy te dwa i teraz już wykorzystamy to, że pierwszy jest ósemkowy. Także oglądajcie ze mną. No, jestem już tutaj przy moim małym mu, ale zanim do małego mu, to zajrzymy do tych plików, żebyście przypomnieli sobie, co tam jest. Jest sobie plik z liczbami ósemkowymi. No na pierwszy rzut oka nie widać może że ósemkowe, ale jak się bliżej przyjrzeć, to nie ma tutaj żadnej wartości większej żadnej cyfry większej od 7. No bo w systemie ósemkowym mamy od 0 do 7 cyfry. Mamy też zbiór z plikami liczby 2, gdzie są liczby dziesiętne, no tutaj już widać, że są cyfry większe niż 7. No i teraz mamy za zadanie przeczytajcie tam w razie czego u góry jeszcze w prawym górnym rogu jest wyświetlona treść tego zadania, że mamy porównać wartości w tych plikach, no i tam policzyć, prawda? Mamy wyświetlić, policzyć wiersze, tak? Ile liczb jest takich samych, ile jest większych, i tak dalej. Ale tym się na razie nie będziemy zajmować. Na razie musimy sobie wczytać te liczby z dwóch plików, no i te dwa pliki, dwa pliki przetwarzać. No i teraz moi drodzy. Teraz, moi drodzy, zaczniemy od Pythona, czyli mam tutaj przygotowane już dwie ścieżki do dwóch plików. No i muszę sobie oczywiście te, te pliki otworzyć, czyli plik pierwszy open pad 1, no i plik drugi open w ten sposób. No i teraz one są otwarte w trybie do odczytu domyślnie, czyli ok, to mi odpowiada. No, i teraz musiałbym sobie czytać z obydwu plików naraz. No, i tutaj już mam pewien problem, bo. A właśnie, bo. No właśnie, mam tutaj pewien problem, ponieważ no, wcześniej pisałem coś takiego for lines in f1. Natomiast teraz ja będę chciał je porównywać, czyli nie mogę wczytywać z jednego pliku. Czyli najpierw sobie je wczytam. Na przykład y lines 1 to się równa f1, Read line. line, tak chyba. Zaraz zobaczymy. Print lines 1. Wykonuj ok, ok, tak, czyli w liczbie mnogiej wykonałem wczytanie teraz wszystkich wartości z pliku pierwszego a następnie to samo wczytam z pliku drugiego i dopiero teraz o, F2 no i mogę sprawdzić czy lines 2 wczytują się, jest no, i moi drodzy, w ten sposób mamy wczytane dwa pliki do, do pamięci. No, musiałbym jeszcze teraz je po prostu zamknąć, skoro już je wczytałem, to F1 Close, F2 Close. Niektórzy mówią, że można tutaj zastosować troszeczkę inną składnię, czyli zamiast Open i Close użyć takiej Pythonowej składni with Open F1 as f open pad 1 as f1 i to jest dla otwartego tego pliku otworzyć po prostu tak, no i tu with open as f2 no i tu odczytać i wtedy nie musimy pamiętać o tym close, ponieważ Python sam to w tym momencie zamknie. Dokładnie tak samo zadziała, nie? Możemy sobie sprawdzić Wczytuję dokładnie tak samo, więc albo najpierw otwieram, wczytuję i potem zamykam, no co jest zbliżone do takiej wersji z Java i C, no albo tak bardziej po Pythonowemu, że z otwartym plikiem jako f1, lub to, 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 to i to, no i on wtedy sobie sam to zamknie. Jak to lubi, może być tak. W każdym razie dla mnie jest ważne teraz, że mamy coś takiego, że mamy lines 1 lines 2 i mogę porównywać te wartości. No na początek spróbujmy sobie je po prostu wypisać, tak? Odczytamy na przykład wartość powiedzmy number. Number 1 równa się o pętlą for, żeby było po wszystkich. Ich wiemy, że ich jest 1000. Więc pętlę for zrobimy for ym, i in range 0 do 1000. No, oczywiście można by tutaj zrobić długość tego lines, nie na sztywno, no, ale to jest zadanie maturalne, wiemy, że jest ich 1000, więc się trzymajmy tego. I teraz w tym od 0 do 1000 powiedzmy, zrobimy sobie number 1 to się równa lines, lines 1 od 1 i number 2 to się równa lines 2 od 1. Nie od 1, tylko przepraszam, od i oczywiście, bo musimy po tych wszystkich liniach przejść. No i teraz będziemy sobie sprawdzać, czy number 1 jest taki czy inny. Sprawdźmy na razie wypisując. Print number 1, przecinek jakaś spacja, przecinek number 2. No i uruchomimy to. Wykonuj. Jest. Pojawiły się tutaj przesunięcia, dlatego, że nie wiem, czy wcześniej zauważyliście. Jeżeli to było wcześniej wypisywane, aha, nie ma, nie będę miał tego wcześniej, bo to się za każdym razem resetuje. Zróbmy sobie tutaj jeszcze print lines, no, jest obojętnie 2 czy 1. Zobaczcie, co tu się dzieje. One, te liczby, I jak są wczytywane, to zawierają w sobie też to, co jest dalej w pliku. Czyli one zawierają. No tu jakieś tabulatory się wkradły, a to pewnie ja psułem ten plik. Ja w nim grzebałem już nie, więc pewnie jakieś tabulatory przez przypadek się mi tu wpakowały. Natomiast tu wszędzie jest liczba backslash n, liczba backslash n, liczba backslash n. Czyli jest liczba i znak końca nowej linii. No bo jest przejście do nowej linii. I jak on to wczytuje jako stringa, no to te znaki nowej linii są. No, i wtedy w princie też mam number 1, nowa linia, spacja, number 2, nowa linia. No i w dodatku jeszcze nowa linia, którą dokłada nam tutaj print. Czyli mamy w tym momencie tu nowa linia, tu nowa linia, no i nowa linia wynikająca z printa. I za chwilę nam to zniknie, dlatego że tak naprawdę i tak musimy sobie te liczby przerobić na liczby ósemkowe i na liczby dziesiętne, no bo na razie to jest ósemkowe, to jest dziesiętne, a program ma to porównać. Więc żeby porównał, no to musi mieć dwie liczby dziesiętne. Przerobić jest bardzo prosto, czyli int, no i w ten sposób byśmy przerobili na dziesiętne. tak? Gdyby w obydwu było dziesiętne, to byłoby int, tak, tak, i już byłoby z głowy, tak, uruchamiamy sobie to, O, lecą te liczby, są tutaj porównane. Tylko, że traktujemy je obie jako dziesiętne. A pierwsze z nich są ósemkowe. W związku z tym, jak tu wpisywałem int, to popatrzcie, podpowiada mi base równa się 8. To mogę wywalić. I co? Zatrzymaj, wykonuj. No i teraz mamy liczbę. O, tu nawet widzimy, jest dwa razy to samo. Zacznijmy od początku pliku. Abyście widzieli, jak to się stało. O, tu są. Liczba taka, liczba taka. Jak zaglądam do liczby 2, to się zgadza, 2, 4, 6, 4, 2, 8. Ale jak zaglądam do liczby 1, no to się nie zgadza, bo tu jest 7, 4, 1, 2, 4, 0, ale ósemkowo. A tu już jest tyle przekształcone na system dziesiętny. Czyli teraz mamy dwie liczby dziesiętne. No i nieważne co tam w zadaniu mamy, nie? w zadaniu mamy wy, wy, podać liczbę wierszy, w których liczby mają w obu plikach tę samą wartość. Czyli musimy zliczać, nie wyświetlać wszystkie, tylko zliczać te, które są takie same. No a potem jeszcze mamy y, z, podać liczbę tych, których pierwsza liczba jest większa od wartości z drugiego pliku. No to dokładnie tak samo. Czyli co zrobimy sobie? Zrobimy sobie dwie zmienne. Dwie zmienne. Jakiś na przykład equal równa się 0, czyli tych równych jest 0 i greater. Większych też jest na razie 0. No i teraz, jeżeli, czyli if number 1 równa się number 2 no to co zrobimy no to zwiększamy equal plus plus no nie ma czegoś takiego w pythonie szkoda bo to jest bardzo fajna składnia no ale plus równa się 1 czyli zwiększamy o 1 i tak samo greater plus równa się 1 czyli zwiększamy o 1 no i na końcu I na końcu sobie wypiszemy print. Zatrzymaj, wykonuj. Coś zrobiłem źle. Tak, 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 literówka tutaj. Już nawet nie muszę tego wypisywać, tak. To wypisywanie mi jest niepotrzebne tych liczb. Interesuje mnie wynik końcowy. No 160 i. A jaj, co ja tu robię? Czemu nic nie mówicie? Oczywiście większe zwiększam nie wtedy, kiedy są równe. Tylko wtedy, kiedy są większe. Ta z pliku liczby ma być większa. Okej, okay. czyli osobno zliczam, tak, tak. No, nikt nie krzyczał, tak to zostało. Tak, Siedzicie i się nie odzywacie. O, 160 i 357. To są te wartości policzone. 160 liczb jest takich samych, a 160 liczb w pliku pierwszym jest większych od tego z pliku drugiego. No i pozostaje nam teraz to zapisać. Zapisać nam jako, jako jakiś tam wynik do pliku wyniki TXT. No czyli dokładnie jak w poprzednich zadaniach. Jakieś pad-3 sobie zrobimy. Wyniki TXT. No i znowu możemy sobie zrobić WIF. Żeby nie trzeba było close robić, to with open path 3. Tym razem chcemy, dopisując do końca, czyli append text. Append text as f3, dwukropek, f3, write. No i tutaj byśmy musieli sobie wypisać to, do pliku, jeszcze możemy tu z przodu zrobić, tylko właśnie, write mi nie przyjmie takich rzeczy po przecinku i tutaj wprowadzę coś takiego jak f-stringi. To jest w Pythonie taka rzecz, której mogę sobie zrobić literkę f z przodu i wtedy mogę sobie robić jednego stringa, tylko w nim zmienne oznaczam w ten sposób i on go sam zanalizuje, tak? W poprzednich zadaniach robiłem to troszeczkę inaczej. Tutaj czas na F-stringi. Czyli robimy zadanie 62.3 Python. Równych: tyle. Większych: tyle. No i nie muszę już robić close, bo to mi załatwi with. Uruchamiam. No i sprawdzam, czy w pliku się zapisało. Jest w porządku. No i nadszedł czas, żeby to tłumaczyć na inne języki programowania, więc przygotuję się i będziemy lecieć. Wyginam śmiało ciało. Wyginam śmiało ciało. No to już jestem. Java gotowy. Także będziemy tłumaczyć na javę to, co było przed chwilą w Pythonie. Jeżeli ktoś z Was przeskoczył od razu do Java, pomijając Pythona, to szybko przypominam, w prawym górnym rogu macie tam pokazane treść zadania. Są dwa pliki, liczby 1, liczby 2 i mamy porównać te wartości z tych plików. Utrudnienie jest takie, że w pierwszym pliku liczby są ósemkowo. Czyli lecimy po kolei, tak samo jak w Pythonie, już na szybszych obrotach. Oczywiście tutaj string. String. Ah, dziadostwo. No, i teraz musimy dwa pliki otworzyć, yy, czyli F1 yy, przepraszam, bo to java. No, krzyczy mi, że fajnie wie, co to jest, czyli zaimportujemy fajla. Tak, u góry się pojawiło import. Mm -hmm. Dobrze. I teraz skaner S1. No i nie wie, co to skaner. Importujemy. I oczywiście krzyczy, że muszę otoczyć łapaczem. No i dopóki istnieje coś pliku. Powiedzmy pierwszym, tak? One obydwa są identyczne, mógłbym zrobić pętlę for w sumie, a zrobię for tak jak, tak jak, w Pythonie. I teraz jeżeli, a muszę jeszcze wczytać te number'y, tak jest, number 1. tylko to jest Python, y, Java, więc number 1, tak? Równa się s1 next int, i int number2 równa się z 2, next int. Tak, tylko że teraz wczytałem je jako, jako liczby, jako inty. Natomiast ja muszę ten tutaj, jakby pierwszy, przepraszam, pierwszy ten jest ósemkowy, więc ja go nie mogę wczytywać jako inta, ja go muszę wczytać jako stringa i przerobić na ósemkowe, z ósemkowego na inta. Czyli zrobię tutaj i tu już nie będzie tak, tylko będzie S1. Next. Samo next jest, nie? Next next line o. Next line. I teraz number to jest i tu przekształcę, W Pythonie bym zrobił, prawda INT, int line 1. I potem tu tam było, t, no, że ósemkowy. W w Javie jest podobnie, tylko że ten INT siedzi w klasie, w klasie statycznej Integer. Czyli Integer Pals. Int. O. I popatrzcie, jest tutaj odmiana taka, w której, w której mu podajemy, że ma być to z ósemkowego. I sprawdźmy, czy to działa. Jednak nie Next Line. E, chociaż i tak coś, coś rzuca błędem. Rzuca błędem, ale na końcu ja się zastanawiam, czy ja tych plików sobie gdzieś nie zepsułem, jak się nimi bawiłem. Ja sobie na wszelki wypadek te pliki dam. Te liczby sobie tutaj odświeżę. Tak skopiowałem i spróbuję jeszcze raz. Jakby mi się wcześniej kończyły. Jakby mi się wcześniej kończyły, no bo dochodzi do wartości i wywala się. Z S1, tak? Czyli, czyli, jakby, aha, już wiem, w czym może być problem. No, jest ich tysiąc. I dochodzi do wartości 10, 105,56. I tu no możecie nie widzieć, bo Wam trochę przysłaniam. No, i dochodzi do ostatniej. No, to jak dochodzi do ostatniej, to po co czyta następną? Mhm. Wypiszemy jeszcze i. Tak jakbym za daleko czytał. No dobrze, no jest od 0 do 999. Czyli 1000 liczb. A, dałem tu 10 000. No i znowu nic nie mówicie. Tak, dałem 10 000, czyli próbowałem czytać więcej niż 1000. No, i oczywiście przez to tak po tysiącznym wywalił błąd, bo już nie było żadnego elementu w pliku. No i dlatego czytanie na pałę jest troszkę głupim pomysłem. Lepiej tutaj byłoby zastosować whilea. Wtedy bym się nie wywalił, bo dopóki istnieje następny element, to odczytaj. No, więc, więc żeby to było ładniejsze, to mógłbym zrobić tak. While podczas s1 has next. next i jednocześnie s2 has next int, bo przypominam, że z pierwszego czytamy stringi, a z drugiego inty, więc jeżeli jednocześnie i jeden, i drugi coś będą w sobie miały, no to wykonuj to. Dalej błąd. Aha, bo już teraz nie mogę i wypisywać, bo już, bo już nie mam i. Bo już nie mam i, więc i już nie wypisujemy. No i pięknie działa. I nieważne, czy ile tych liczb będzie, co więcej, jeżeli któryś z plików będzie krótszy, to wtedy się wywali przy tym. Znaczy, zakończy, właśnie, nie wywali przy tym krótszym pliku. No bo oba muszą mieć następne, to wtedy, wtedy wczytuj i porównuj. Więc jak pierwszy będzie dłuższy, to się skończy i tak na tym, jak jest drugi plik. Jak drugi będzie dłuższy. To i tak się skończy na tym, jak jest pierwszy plik. No więc ten zapis jest bezpieczniejszy niż takie wpisywanie na pałę tysiąca liczb. No bo razy się pomyliłem i dałem 10 tysięcy, ale dwa, że no właśnie jak te pliki nie będą odpowiedniej długości, no to wywali się to, nie? To to rzuci tym wyjątkiem, że już nie umie wczytać z następnego pliku. Także taka metoda jest według mnie przyjemniejsza, ale oczywiście, jeżeli zostaniecie tu przy pętli. To zadanie jest jak najbardziej w porządku, bo w zadaniach maturalnych zakładamy, że pliki są poprawne. No i tyle. Dobra, to co? To mam wczytane, sparsowałem to z y, ósemkowego na dziesiętny. Tak i mamy to, odpowiada temu, to odpowiada temu dziesiętnie. Ale oczywiście nie chcemy tego wypisywać. To wypisywanie było tylko dla mnie, czy dobrze działa, więc to sobie wywalam. Jak mam sparsowany, no to teraz muszę mieć jakiś licznik, tak jak miałem w Pythonie, że było int equal, równa się 0, greater równa się 0, no i teraz jeżeli number1 równa się number2, no to equal plus plus, Dobrze. No i na samym końcu musimy je wypisać. Już może poza catchem, tak? Bo przypominam, że do pliku będzie osobny catch. Na razie na ekranie. Coś nie zadziałało. Coś nie zadziałało. Coś nie zadziałało. Ale dlaczego nie zadziałało? Nie zadziałało, więc założę sobie tu pułapkę. Czy mi w ogóle wchodzi dla równych. Powinien mi dla paru równych wejść, prawda? No nie, nie wchodzi, czyli w ogóle jakby żadne. Żadne nie były. Równe, no mam liczby, a, jaj, jaj, jaj. taki mały wielbłądzik, znowu nic nie krzyczeliście, dzisiaj trudny dzień mam chyba. Oczywiście dwa razy przywiązałem się do tego samego pliku, <laughs> więc no, o, no i tu oczywiście to już niepotrzebne te pułapki. Ta pułapka też już niepotrzebna. Tak. I teraz Ciach. No, 160 równych, większych czy 50, 357. Działa. No, oczywiście, muszę to zapisać do jakiegoś pliku. W tym czasie, co ja zapisuję, to wyskoczcie i zróbcie. No, i jeszcze jakiś komentarzyk tam pod filmem, nie? żeby YouTube rozpowszechniał to. Może się z kimś podzielcie tym filmem? Albo na grupę na Facebooku się zapiszcie. Tak, podziałajcie coś, żeby więcej osób o tym filmie wiedziało. Yy, dobra, ale ja do rzeczy. File równa się F3. Yy, nie, File Writer. I zepsułem sobie, bo oczywiście Firewriter powinien mieć tutaj True. A poza tym zapomniałem o Close. W związku z tym, to co mówiłem, plik został otworzony, a ważnie został zamknięty, to skasowało wszystko brutalnie, co tam było. No i taka jest robota, no ale to już szybko poprawimy. Znaczy, no, przepraszam, tego pliku już nie ma, więc to jest trochę kiepski błąd. Ale nigdy się na produkcji nie testuje, prawda? Więc to był plik byle jaki. Yy, tu, no i oczywiście teraz jak najbardziej właśnie, żeby system operacyjny to zapisał. O ważna sprawa close. Mhm. No i zajrzyjmy do tego pliku. No, jest, tam to już przepadło. Kilka razy uruchomię. No jest, aha, nie ma Entera na końcu, bo write go nie dodaje na końcu, więc jeszcze plus backslash n, żeby to dodawało do końca. No i w ten sposób uruchomimy kilka razy. No i w ten sposób zadanie skończone i czy nastał czas na C. Ja się przygotowuję i zaraz wracam, a wy w tym czasie jak zwykle. Wyginam śmiało ciało! Wyginam śmiało ciało! No, jestem już przygotowany do C ⁇ Dla tych, którzy sobie przewinęli poprzednie części Pythonowe i Java, to tylko szybkie przypomnienie: mamy dwa pliki. W jednym pliku są liczby ósemkowe, w drugim pliku są liczby dziesiętne. Musimy je wczytać, porównać i sprawdzić, ile liczb jest większych, ile liczb jest równych. No więc. Banalne zadanie, jedynie to ósemkowe nas tutaj, u, nas tutaj męczy. No więc co? Wczytujemy dwa pliki. I teraz jest najważniejsze, żeby pierwszą liczbę wczytać jako dziesiętną a drugą liczbę wczytać jako, znaczy pierwszą jako ósemkową, a drugą jako dziesiętną. No i popatrzcie, normalnie byśmy wczytywali coś takiego, tak? Byłoby int number 1 równa się powiedzmy 0, int number 2 0. I teraz mielibyśmy SIN number 1. No i byśmy mieli na przykład see out. Tak, wczytywanie i wypisywanie. Aha, nie zainkludowałem jeszcze. Aha, nie sina, ajajajaj, nie sina, bo co ja robię sin? F1. Tak, F1. F2. Ajajaj, coś dzisiaj mam ciężki dzień, a wy mnie nic nie poprawiacie. No, i wczytuje mi te liczby. A no, jeszcze możemy je sobie w znak końca linii tu dorzucić. Hmm, nie skompilowałem, nie ten przycisk. No, i mamy te liczby, tylko że mamy te liczby w. Czy ten C jest zdecydowanie wolniejszy niż, niż Java i w Python? Ciekawe dlaczego. Znaczy, mówię o wypisywaniu tego na konsolę. Ten wy, te wyjście SIN SI audio jest strasznie wolne, tak? To, bo sam język jest szybki, tylko to. No i na końcu mamy 100, 556. Jak zajrzymy sobie do liczby 1. No to na końcu jest właśnie o, ja zasłaniam wam. O, schowam się na chwilę, a przy okazji. No i tu mamy taką, taką właśnie wartość, odsłoniłem I, i ta wartość nie została potraktowana jako ósemkowo. No więc żeby potraktować tą wartość jako ósemkowo, to muszę zastosować taki magiczny zabieg, że zanim ją wpuszczę na number, to tu dam oct. Czyli ona przejdzie z pliku przez konwerter ósemkowy i potem do tego numbera. I już mamy dobrze, bo już mamy zamiast tego 100, coś tam mamy 3384, No bo te 100, coś tam, coś tam, ósemkowo to jest tyle dziesiętnie. Czyli przekształcił to na dziesiętne. No i tu mamy na przykład tą linijkę, gdzie są dwie, dwie takie same wartości, chociaż w rzeczywistości nie są takie same, bo, bo tu jest 1510. No i tak, yy, znaczy no, one są wartościowo tak same, a nie wyglądem, bo tu jest ósemkowo. No rozumiecie, o co mi chodzi. No i teraz w ten sposób, proszę bardzo, reszta jest już prosta. Yy, no, ponieważ equal jest, jest yy, elementem biblioteki, tak, to nie mogę sobie zrobić takiej zmiennej, przynajmniej nie powinienem, bo to nie za dobrze, to nazwę sobie to equal1. A to już może być. No, tu się polskie znaki z Kaszanią na pewno, bo konsola Windowsowa obsługuje inne kodowanie niż niż to tam w edytorze, więc tutaj na pewno nie zadziała dobrze więc mogę te polskie znaki stąd wywalić zanim to zacznę zacznę wrzucać do, do pliku żeby tu nie było, ale w każdym razie robi działa dobrze, no i teraz tylko trzeba to do pliku zapisać czyli już znamy a tu oczywiście trzeba zamknąć to jeszcze nie jest tak ważne jak jak te za chwilę zamknięcie, bo tutaj są pliki do czytu, więc tutaj zamknięcie jest formalnością, natomiast tu jest bardzo ważne zamknięcie, żeby się to zapisało na dysku. Ok, i zamazało mi zawartość pliku, bo oczywiście nie dołożyłem magicznego polecenia, który nigdy nie pamiętam. A który jest. A spróbuję go z pamięci. STD. I tu nigdy nie pamiętam tego, co jest w środku. a Nie będę się wyginał. O. IO, aha, input, output, s, base. No dobrze, hmm. e, IO. O. IO base. I teraz już UP od append, czyli dołącz na końcu. No i teraz, jeżeli będę miał taki magiczne tutaj, no to w tym momencie. Uruchomię jeden raz, drugi raz. I zobaczmy. No, już się dopisuje do tamtego. No inaczej sobie zepsuję tam ten plik z poprzedniego zadanka. No i zadanie skończone. I tym o tym sposobem dotarliśmy już do końca zadania 62. W następnych odcinkach będą kolejne zadania, a ja Was zachęcam, że tam na dole w opisie jest grupa facebookowa, do której można dołączyć. Zachęcam Was do komentarzy pod tym filmem, bo dzięki temu ten film jakby zyskuje większą popularność i więcej osób może się z niego coś nauczyć. No i do zobaczenia, cześć i pa, a staluego!